Witam Was serdecznie, z tej strony Michał Ogiński, kłaniam się nisko. Dzisiaj będziemy rysowali portret młodej dziewczyny, młodej kobiety. I tak na początek po prostu trzeba wykonać, znaczy zawsze ja wykonuję, tak mnie nauczył mój tata, że rysunek jest podstawą malarstwa. Oczywiście można malować je, robić sobie podmalówkę farbami, jednak ja zawsze ten rysunek jakby umieszczam na pierwszym miejscu, czyli na pierwszą, przed podmalówką w ogóle, żeby wiedzieć po prostu, gdzie dane elementy są, będą pokazane, jak to będzie w ogóle się komponowało na płaszczyźnie obrazu. Tak więc biorę, na początek biorę ołówek i szkicuję sobie ten motyw ołówkiem. Później biorę taki cienkopis albo marker i kiedy już mam naszkicowane w miarę dobrze i uważam, że jest dobrze wtedy zabieram się właśnie za rysowanie takim cienkopisem albo takim markerem. Efekt tego widzicie właśnie przed sobą. Tak właśnie wygląda ten pierwszy etap narysowania pierwszego szkicu, który potem będzie nam bardzo ułatwiał sprawę. Nie będziemy musieli myśleć nad tym, czy na przykład usta są w odpowiednim miejscu, czy w innym i tak dalej, i tak dalej. Później jest kolejny etap taki, że po prostu biorę i no już chyba kolorami, takimi podmalówkami zaznaczam pierwsze partie światło cienia po prostu. Tutaj gdzie jest ciemniej, tam po prostu maluję ciemniejszym kolorem, a tam gdzie jest jaśniej, jasnym kolorem, a tam gdzie jest w ogóle światło, to stawiam to na biało. Podkład jest tą moją bielą. Tutaj mamy już kolejny etap, w którym po prostu zaznaczam takie już ciemniejsze partie, bo ja sobie tak kontrastowo to robię, że najpierw zaznaczam jasne partie, potem zaznaczam ciemniejsze partie. Tutaj pod brodą jest ta czerń, jest już tą ciemniejszą partią. No i oczywiście oczy i tam jeszcze inne fragmenty też. Tutaj już mamy tak bardziej już pozaznaczane. Trochę nam zacieków się stworzyło, ale to sobie zniwelujemy w kolejnym etapie. Tak więc powoli dochodzimy już do tego, że budujemy teraz tą twarz właśnie kolorami różnymi i będziemy to kontynuowali tutaj w kolejnym etapie, czyli tutaj jest kolejny już etap. I tutaj możemy po prostu powiedzieć, że no on się za bardzo nie różni aż tak strasznie od tego pierwszego etapu, ale zobaczymy dalej. Tutaj mamy już po prostu większość elementów już namalowanych, jak kolczyki, jak jakaś taka kocyk, poszewka, cokolwiek by to nie było. No i włosy, i oczy, i tak dalej. Tak więc tak to wygląda po kolejnym etapie. A teraz przejdźmy do kolejnego etapu, który jest etapem końcowym. Włosy też drapałem pędzlem, żeby nie było, że tak jestem, że tak nie chciałem się po prostu końcówką, znaczy malutkim pędzelkiem te włosy wypracowywać. Kolczyki malowałem małym pędzelkiem, reszta po prostu była, jest ten obraz namalowany ze zdjęcia od koleżanki po prostu i dlatego też tak się przedstawia. Nawet namalowałem osobę na drugim planie, jak widać tutaj. A to dlatego, że pomyślałem sobie, a żeby jakaś tajemnica w tym obrazie była, jakaś taki, nie wiem, mogłem ją usunąć, ale po prostu stwierdziłem, że jakaś rzecz taka ciekawa musi być na tym obrazie, żeby ten obraz został zapamiętany.
Tak więc bardzo Wam dziękuję za uwagę. To jest bardzo krótki filmik dzisiaj, ale myślę, że i patrząc na te etapy, jakie zrobiłem, możecie wynieść jakąś z tego lekcję. Nawet nie tyle z tego, ile powiedziałem Wam tutaj, bo powiedziałem w sumie niewiele, ale oglądając już etapy, możecie sobie korygować własne obrazy i własne rzeczy, że właśnie tak to wygląda w praktyce, że najpierw rysunek, potem światło cień, potem detale i mamy obraz gotowy po prostu. Tak mi się wydaje, że to jest dla wszystkich może być już jasne. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, serdecznie pozdrawiam, Michał Ogiński.